31 maja wspominamy świętego Noe Mwangali, męczennika. Święty Noe jest jednym z męczenników z Ugandy. Urodził się w dystrykcie Singo, na północny wschód od Kampali, stolicy Ugandy. Przynależał do klanu Ngati, był garcarzem i garbarzem na dworze króla Mtery. Noe był jednym z najlepszych współpracowników Macieja Lubumba, sędziego i namiestnika okręgu, który również przyjął wiarę chrześcijańską i za nią poniósł okrutne męczeństwo. Łączyła ich serdeczna przyjaźń. Maciej, widząc, że Noe jest człowiekiem bardzo dobrym, a ta dobroć jest wykorzystywana, a nawet był szykanowany przez współplemieńców z tego powodu, zaprosił go wraz z rodziną do swojego domu. Mieszkali razem. Noe nauczył Macieja swojego rzemiosła. Maciej najpierw zapoznał Noego z islamem. Gdy na dwór króla przybyli misjonarze protestanccy, z wielkim zaangażowaniem słuchali ich nauk. Wobec przybyłych misjonarzy katolickich początkowo zachowywali dystans. Do przyjęcia wiary katolickiej przekonało ich przede wszystkim świadectwo życia misjonarzy. Dopiero gdy nabrali zaufania, zaczęli uczęszczać na katechezy i poznali w ten sposób naukę chrześcijańską. Noe przyjął chrzest 1 listopada 1885 roku. Został gorliwym członkiem wspólnoty chrześcijańskiej w mieście Mityjana. Podjął posługę katechisty, przygotowywał kandydatów do chrztu. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan, był świadom, że może zostać zabity tylko dlatego, że jest członkiem Kościoła. Swoją siostrę, jeszcze katechumenkę, prosił, by odważnie przyjęła chrzest. Był poza domem, gdy żołnierze przyszli go aresztować. Pojmali jego żonę i niektóre spośród jego dzieci. Ostrzeżono go o niebezpieczeństwie, więc mógł się uratować. Nie zrobił tego. Chrześcijanom, którzy byli z nim, radził ucieczkę. Gdy żołnierze już go znaleźli, odważnie przyznał się, że jest chrześcijaninem. Ugodzono go włócznią. Nie był to cios śmiertelny. Powieszono go na drzewie i jeszcze dodatkowo raniono włócznią. Krwawiącego zostawiono go na pastwę głodnych psów. Jego agonia trwała wiele godzin. Zmarł 31 maja 1886 roku dlatego, że nie wyrzekł się wiary chrześcijańskiej. Jego siostra, chociaż była jeszcze katechumenką, zachęcona świadectwem brata, wyraziła gotowość męczeństwa, ale oświadczono jej, że mają rozkaz zabić tylko mężczyzn. Później była gorliwą katechistką, współpracowała z misjonarzami i cierpiała z powodu wrogości pogan. Męczenników z Ugandy beatyfikował papież Benedykt XV w dniu 6 czerwca 1920 roku. Stosunkowo szybko, bo 33 lata po męczeńskiej śmierci. Kanonizacji dokonał święty Paweł VI 18 października 1964 roku w Rzymie. Do grobu świętych męczenników z Ugandy pielgrzymowali papież Paweł VI, Jan Paweł II i papież Franciszek. W Ugandzie 3 czerwca, dzień ich wspomnienia, jest dniem wolnym od pracy. Święty Noe czczony jest martyrologium rzymskim pod dniem jego śmierci, a więc 31 maja. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się nasieniem chrześcijan. Daj, aby rola Twojego Kościoła zroszona krwią świętych Noego i jego towarzyszy przyniosła obfite plony. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.